I came from Russia, so coming from Russia, nobody spoke English. Przyleciałem z Rosji, a tam, uwierzcie mi, nikt nie rozmawia po angielsku, więc jednym z największych zaskoczeń po przyjeździe tutaj było to, że można się po prostu porozumieć. To było jak kamień z serca. W Rosji nie szło się dogadać wśród ludzi. Często z tego powodu zostawałem w domu. Tutaj jest dużo łatwiej się komunikować. Wiesz, jak to jest, kiedy przebywasz w towarzystwie i nikogo nie rozumiesz. Po prostu nie chcesz tam być. Ale kiedy jesteś z ekipą i możesz się dogadać, da się gdzieś wyjść i coś wspólnie porobić. Zdecydowanie czuję potrzebę pozwiedzać Zieloną Górę. A co jeśli chodzi o rozumienie koszykówki trenera Sirvidisa i pierwsze spotkania z trenerem i z nową drużyną? Próbujemy iść w stronę jak najlepszego z możliwych sezonów. Staramy się pomagać sobie nawzajem i zaufać temu procesowi. Zastal ma wspaniałą historię i chcemy przywrócić temu klubowi blask. Ludzie w Zielonej Górze kochają koszykówkę i zasługują na drużynę, z której mogą być dumni i cieszyć się jej dobrą grą. Dziękuję. Trwają przygotowania. Gramy w weekend pierwszy sparring. Dotarł do nas Sindarius i trenuje z nami 4 dni. Wprowadzamy go do systemu, do naszych zagrywek, do naszej obrony, żeby jak najlepiej to zrozumiał. Mamy jeszcze cały miesiąc przed inauguracją sezonu. Teraz czekamy na Kamariego. Coś więcej o Sindariusie? O, ma wielkie doświadczenie, jest piekielnie mądry. Pozostali patrzą na niego jak na chodzący przykład. To po prostu inny poziom gracza. To dla nas dobrze, dla młodych chłopaków także, bo mogą wiele się od niego nauczyć. Mamy szczęście, że go tutaj mamy. Przed wami pierwszy mecz będzie zamknięty, nie zobaczymy go. Jaki jest plan na to spotkanie? This is very good, will be to check. Traktujemy ten mecz jak kolejny trening. Będę miał do dyspozycji 9 zawodników i zobaczymy, na jakim jesteśmy etapie. Ten mecz nam pokaże, co jest do poprawy, co mamy opanowane, a co jeszcze nie. Kolejne mecze 10 i 14, także po tych sprawdzianach będzie wystarczająco dużo materiału do analizy. It's very good will be to see what we did. The first couple weeks of preseason have been very tough. Coach has not. Pierwsze tygodnie przygotowań były bardzo ciężkie. Trener nam nie odpuszczał. Trenowaliśmy 2 razy dziennie, 5 razy w tygodniu. Tak naprawdę mieliśmy 1 dzień przerwy na weekend. Jest trudno, ale byliśmy na to przygotowani, więc ciśniemy dalej. Mamy już Sindariusa. On jest absolutnym profesjonalistą i od razu wszedł do gry. To sama przyjemność mieć go w drużynie. Jego doświadczenie udziela się nam na każdym treningu. Nie jest tu, żeby się puszyć, bo grał kiedyś w NBA. Zespala nas i sporo daje od siebie, żeby atmosfera w drużynie była zdrowa. Hello Radio Index TV fans. This is Sin here. Excited to meet you guys. Excited for the season. Excited to see you guys at the game. Hopefully we give you guys something proud to cheer for and we have a great season.